Norbert, Magda, Konrad. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Spędzimy do was dobrą nowiną. O tym będzie się mówić i to długo, długo, długo. Robert Lewandowski i Ania Lewandowska będą spodziewali się dziecka. Robert znany jest z tego, że strzela dużo bramek. Z tego gola jest na pewno dumny. Na no imię, tak. Jeśli będzie chłopiec, powinien mieć jak? Zenon. A kiedy będzie dziewczynka? Magdalena. Danuta. Miało Danuta, być... tak. Danuta, a, tak się umawialiśmy. Moi drodzy, a właśnie tę piosenkę dedykuję swojej żonie Danusi, z którą byłem w tym roku właśnie koni na Sylwestra, właśnie na Florydzie w Orlando. Norbert, Magda, Konrad. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Legenda koszykówki Shaquille O'Neal z gwiazdą Szeryfa będzie strzegł porządku w hrabstwie Clayton w stanie Georgia. Nie śmiej się, ukończył szkołę policyjną i pracował z młodzieżą. Szak daje taki przykład, że marzenia można spełniać w każdym wieku. No i co, i co? I też podpowiada, co robić po karierze sportowej. Na przykład. Ale co ja zrobię po swojej karierze sportowej? Musisz ją zacząć. Właśnie. Czuj jeden szept, jeden szept, czuj gest, nie wystarczy jedno słowo. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Zbliżają się świąteczne zakupy. Już powoli robią się gigantyczne kolejki. W sklepach wszędzie będziemy stali godzinę, półtorej godziny, a nawet do dwóch godzin. W Ameryce wpadli na genialny pomysł. Tak, wystarczy wejść do sklepu, zrobić zakupy i wyjść ze sklepu. I tyle. Klient wchodzi z aplikacją, zostaje zarejestrowany, bierze sobie z półki rzeczy i to mu się dolicza do rachunku. Jak wychodzi ze sklepu, to po prostu ściąga się kwota z konta. My uważamy, że w Polsce to się nie sprawdzi. Nie. Na pewno Polacy znajdą jakiś sposób, żeby to oszukać, ten system. Poza tym, my lubimy kolejki, drodzy Polacy. Pan tu nie stał! Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam. Maciek, ale nie będziemy mówili do ciebie po imieniu, bo masz super ksywę Wróbel. To jest jednocześnie i nazwisko, i ksywa, także bardzo fajnie jest. No, możecie śmiało. Dobra. Maćku, byłeś na stronie vox.fm.pl, prawda? Oczywiście. No i powiedz, co tam napisałeś pod zdjęciem fantastycznego głośnika JBL? Oj, że przydałby mi się strasznie, ponieważ mam pracę taką, a nie inną, że rozkładam bułki słodkie na samochodzie, na pracę samochodu. O, nie. No i wiecznie słucham telefonu, wiecznie słucham Radia Vox FM w telefonie. No i jest cicho, no koledzy obok krzyczą, Wróbel, dawaj głośniej. Wróbel, głośniej! Gdybym miał teraz taki głośnik, to by były normalnie nie zuja, jakbym przywalił, to kopary by opadły. Ale czujesz to, jaja, Wróbel, Wróbel głośniej, niezłe jaja. To teraz tak, słuchaj, umówimy się, Wróblu, że ty będziesz krzyczał o choinka, a my będziemy krzyczeli Wróbel głośniej, dobra? Okej, dobra. To teraz ty zaczynasz, no. To ja będę na razie o choinka. Tak, no. Wróbel głośniej! O choinkę! Wróbel głośniej! O choinkę! Wróblu, wygrywasz głośnik, Jamie! Dzięki, nie wierzę, kochani, naprawdę, no, jest o choinka. Norbert, Magda, Konrad. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Co się wydarzyło? Don zbach ci przeszczepi swoje cycki. Przydadzą się. Będzie mi cieplej.